Dobre informacje proszę państwa już teraz dobre informacje dotyczące Igi Świątek i jej wygranej choć łatwo nie było i nerwów było mnóstwo i te nerwy na żywo przeżył Marcin Mówimy o tym, proszę Państwa, o tym zwycięstwie na tym stadionie, na którym ona marzyłaby grać i pojawiła się w tym miejscu. 25 tysięcy osób mieści ten stadion, stadion Artura Esza. I ona, Iga Świątek, która okazała się najlepsza, choć zwątpienie pojawiło się na początku, ale na koniec było rewelacyjnie. O tym również w serwisie, na początek. Justyna Siekluska, dzień dobry. Dzień dobry, tak chciałabym od tego zacząć, jeśli mogę. Mimo tej rewelacyjnej relacji Marcina, jeszcze Kontynuujmy. Kontywiz Róbmy to. <laughs> Zapraszam. Tragicznie i takie straty właśnie to na koniec tego serwisu od Justyny Siekluckiej. Widzimy się niedługo, za kilkanaście minut, wtedy te najnowsze informacje i na pewno wrócą te dotyczące sukcesu IGI. Świątek. Postaram się, żeby nie zabrakło. Tego Jasne, trzymamy, trzymamy kciuki przed y, finałem. Przenosimy się proszę Państwa również do Wielkiej Brytanii. Wczoraj ta smutna informacja dotarła do nas. 96-letnia królowa, królowa Elżbieta II odeszła, najdłużej panująca monarchini. I zgodnie z protokołem te informacje podała telewizja BBC. To sylwetka królowej Elżbiety II, która odeszła wczoraj. 96-letnia monarchini, od 70 lat na tronie. A po niej na tronie jej najstarszy syn. Już wiemy, że Karol III. Karol, który mm, obejmie dwór królewski który teraz, zgodnie z protokołem, jako najstarszy syn królowej, będzie działał. O szczegółach, jak uploska.